Mam. Siedzi, siedzi u grzylaska wreszcie. O. To chyba też taki ładniejszy, taki jak twój. Patrz. Tam idzie jeszcze jeden. Nie, ten chyba co szedł obok, to był większy. Tego większego masz na kiju? Nie, nie, nie. Tego mniejszego mam na kiju. Ale ten jest, widzisz, całkiem inny jak twój, nie? No. Grzylas holuje. Ale patrz, co tam ten duży z nim robi. Patrz, widzisz, jak pływa ten drugi? Patrz, jest o połowę dłuższy od tamtego. To nie jest ten, co my wypuściły do kopyta? Nie. Patrz, 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 patrz. Fajf, to muchę chce wziąć. Ty, teraz mu puszczę drugą. Ale ten ma moc. Ładny. Mniejszy, ale piękny. Jaki kolor. No też taki. Jest piękna sztuka. Petarda. Tu. Dobra, płyń sobie, gościu. Ładnie, żeś przypozował spokojnie. O, poszedł, widziałeś? Ale się aktywowały, bo tamten... Widziałeś, jak tamten chodził za tym? No i on, on na tą muchę on go dryja brał tamten, on chciał w tu. I czemu nie wziął tamten większy? A ja nie zdążyłem szarpać, on wziął, jak mi mucha spływała, wiesz? Ale tamten był uparty, nie? Przyszedł za nim cały port praktycznie, nie? No a mówię ci, jak ja łowiłem takie 65 plus, a za nimi takie z ósemką z przodu, dokładnie tak samo się zachowywały, to przecież, wiesz, szło wyjść normalnie, pikawa to na takich obrotach. Bo ja jestem naprawdę taki bardzo emocjonalny. Ta. Mówię ci, my tu dnie spędzaliśmy. Dnie. Przyjeżdżaliśmy tu autem, krzesełka, żarcie, wszystko i wertowanie od początku do końca. Po parę razy w ciągu dnia. Tu było tyle rybonów, że... I to wiesz, w cztery osoby, nie? No! Siedzie! Siedział, spadł z kipieli, no. Nie słyszę! O o ale knaga! No nie wiem, bo jakoś tak się całkowicie drętwo zrobiło, nie? To rzucę do ściągnięcia i idziemy.